Kurde, no miejmy nadzieję, że nie ukradli elektrycznych części. Miejmy wielką nadzieję. Roman śpi, a gdzie jest Marin? Gdzieś tam na prawo musi być, bo go nie widziałem w ogóle. Szkodzę za pasażer. No co, nic nie ukradli? Kurde, zarobiście. Zmęczony, głodny. Ranny znowu do cholery. Dobra, Marin, bierz się do roboty. Katia sobie usiądzie. Ulepszamy. Aha. Ale chyba w tym momencie nie starczy nam drobiazgów. Coś mi się wydaje. No przecież 7 drobiazgów. Nie no, jestem kretynem po prostu. Jak ja to liczyłem? Słuchajcie, że drobiazgów 12 wystarczy. A może nie. Jak przez 20 trzeba było na ulepszenie chyba. Na pewno nie 7, no to jest w ogóle wykluczone. Podejdź tu, pokaż ile to trzeba. Wspaniale. Zrobimy ten cholerny termometr. Ale... kurde, mamy 34 minuty. Dobra, słuchajcie, już trudno, polecę do godziny. I ten materiał podzielę na 2. To już zapomniałem, kurde, zakończyć ten odcinek. Powinienem zakończyć, a... a ja gram dalej. Dobra, to mamy, czyli tak, teraz na nowo. Co potrzebujemy? Dziewięć drobiazgów zaledwie. Się tak mówi, zaledwie. Ale to wiadomo, o co chodzi. Natomiast tak, dobrze by było przynieść amunicję. I teraz nie wiem, czy iść w tym momencie do rudery. Czy do tego, do tego domku pierwszego. Ale w ruderze... Zobaczcie, w ruderze chyba są same drobiazgi i drewno, tam nie ma amunicji. A tu mamy jej niewiele. Natomiast też nie wiem jak w domku, kurczę. Tym pierwszym, początkowym. Czy tam jest jakaś amunicja? W garażu na pewno nie ma, to raczej... pamiętam, bo tam nie ma dużo do zbierania. Ale my potrzebujemy w ogóle drugie łóżko, skoro to są 3 postacie. I teraz tak, łóżko możemy zrobić. Ja je zrobię. I w tym momencie za chwilę zobaczymy, ile trzeba drobiazgów i drewna na ulepszenie kominka, bo drugie łóżko jednak jest potrzebne. I Katia przyjdzie się położy. A Marin jutro będzie spał. Dobra. I teraz ile potrzebujemy? Potrzebujemy 14. Drewna w ogóle tak naprawdę tutaj nie trzeba do ulepszenia. To jest zaskakujące, ale... ale drewno tak czy inaczej by się przydało przynieść, bo mamy tylko 7. A opału 10, pomimo tej naszej super ekstra siekierki. Dzisiaj nikt raczej nie przyjdzie, więc zakończamy dzień. No ja bym poszedł do tej rudery, a tu już 22% żeśmy... broń dużo, no. Broń bardzo dużo. Dobra, pójdziemy do tego ostrzelonego domku, tylko tak. Roman śpi, Marin czuwa, Katia szuka. Bierzemy siekierę, wykorzystamy do końca. Łomim zostawimy. Nie mamy tak naprawdę innego wyjścia. No i dobra. Jeżeli chodzi o siekierę, to wykorzystam ją na jakiejś dużej szafie, a nie na jakiejś takiej małej szafeczce. Holy crap. Zapomniałem, że tu jest jedzenie. Bierzemy to oczywiście.
I ten cukier, kurde, ja bym go wziął stąd. Ale potrzebujemy strasznie dużo drobiazgów. W tym momencie bimber by się przydało zrobić. Skoro mamy tyle tego wszystkiego. Nie, bo to jest samo drewno. Kurde, bo tu chyba nie ma drobiazgów, słuchajcie. Dałem plamę. Ja pierdzielę. No jest amunicja, chociaż tyle. Ale chyba nie ma drobiazgów. I nie ulepszymy jeszcze tego kominka. Nie, bo ja stąd wybrałem większość drobiazgów. Zostawiłem samo drewno praktycznie. Dobra, tutaj coś mamy, no. Ale to jest jeszcze za mało. No trudno, tą siekierę musimy wykorzystać na tym, co mamy tutaj. Jednak, dobra, jest. 4, 8, 12, 16. My potrzebujemy 14. Czyli jeden z tak więcej nie zaszkodzi. Tu sobie wykorzystamy siekierę. Będziemy mieć jedno miejsce więcej w plecaku. Ok, przedmiot się zepsuł. Co by tu wziąć? Może części, ale nie pamiętam, czy... Bo kuchenkę jeszcze chciałem ulepszyć. Może jedno to zostawimy, żeby tyle nie brać, bo to szkoda miejsca. Jeden stak drewna. Jeszcze jeden stak drobiazgów weźmiemy. Jeszcze co by tu... Przejrzyjmy jeszcze raz wszystko. Muszę podjąć decyzję, co wziąć. A to w sumie... Aha, czyli już byśmy musieli tego dopełniać. Sprawdź jeszcze na dworze, co tam jest. O. Elektrycznych ja nie brałem, nie, nie. Zaraz zobaczymy. Czyli piec ulepszymy, ale kuchenki nie szczególnie. Szkoda. Szkoda, bo byśmy zaoszczędzili wody. Trochę. Cukru tu jest, no słuchajcie, 16 i tutaj było chyba 30 prawie. To z tego wiecie, ile bimbru można zrobić? No nie, no to przesadziłem. Ale mamy 30 łącznie. No i jest pewno ziół. No nie, musimy iść z tym, co mamy. Zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. No chyba, kurczę, troszeczkę stajemy na nogi, ale mogłaby przestępczość sobie pójść, nie? Zmaleć, w sensie. Roman leży, ale nagle na drugim łóżku, nie wiem czemu. A gdzie jest Marin? Znowu gdzieś pewnie stoi. Zaatakowano nas. Dwa naboje tylko zużyliśmy, bardzo mnie to cieszy. Roman jest ranny, a ten jest bardzo zmęczony. Ale Katia... A nie, ona jest tylko zmęczona. Roman się kładzie. Nie, jeszcze nie, 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 nie kładź się. Musisz tutaj ten niestety... ulepszyć piec. Nice. Katia, zobacz, ile trzeba tutaj na ulepszenie tego... kuchenki. To nawet Roman nie da rady. No, znaczy, drewna by nam starczyło, ale niestety drobiazgów nie mamy. Poczekajmy, aż handlarz przyjdzie, może kurczę od niego sobie jakoś kupimy. Nie wiem za co, ale kupimy. Kurde. Elektryczne mu części damy, bo my już ich nie potrzebujemy tak naprawdę w ogóle do niczego. A to jest tylko jedna, kurczę, i teraz... No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Ważne, że już piec jest ulepszony i będzie całą zimę nam dobrze grzał. Ja wiem, że musisz odpocząć, ale dokończ już to. Już dużo ci nie zostało.
Tego Romana byśmy musieli odratować, kurde no. Ale jak? Jest, idzie handlarz. Katia jest bardzo głodna, ale nie wiem, czy ona dzisiaj zrobiła bardzo głodna. Czy już wcześniej? Hi. Dobra, ja bym kupił warzywka. Nie, czekajcie, musimy ulepszyć ten piec w pierwszej kolejności, bo on nie ma wody. Ale to i tak chyba. Nie zrobię dwóch posiłków podwójnych. Nie ma szans, bo to będzie po 5 wody, czyli 2 jeszcze bym potrzebował kupić, no ale dobra. Kupować drobiazgi jest bez sensu, według mnie. Czy już nawet amunicji nie możemy kupić za, za to, co mu zaoferowałem. A co dopiero 8 drobiazgów byśmy musieli kupić. Tak podejrzewam. Ja. O kurde. Nie, czekajcie. To bym wolał i zrobiłbym nóż. Dopełnimy sobie. Trudno, że wykorzystujemy tyle tego, ale... Dobra, spadaj gościu, ty jesteś taki drogi, kurde. Pomimo tego, że Katia się umie targować, to sporo żeśmy wydali. Marin, czy tu więcej? Aha, noże nie zrobimy. Kurwa, przecież musimy najpierw to ulepszyć. A jak to ulepszymy, to nam nie starczy rzeczy na ulepszenie tego. Znaczy na ulepszenie, na zrobienie noża. No już trudno. Mamy ten. Kurde. Z tym działaniem. Mamy broń palną, więc. Będzie okej. Okay. To w sumie te części byśmy zachowali na zrobienie. God damn it. Zrób to po prostu, gość. Zaraz sobie odpoczniesz. Co? Nie zrobisz? Nie, ja nie wierzę po prostu. Gość musi się wyspać najpierw raz. Can't believe this. Dobra, dajmy mu się wyspać do zmęczonego. To jest już jednak starszy facet i jak widać potrzebuje więcej snu. Tak gdzieś od 14 on pewnie dopiero wstanie. Bo on jeszcze ulepszał piec, więc... Okej. Okay. Dzisiaj pójdziemy chyba do Rudery, mi się wydaje, wiecie, i tam, albo, kurde, sam nie wiem, gdzie by pójść. W sumie z chęcią bym ogłosił do końca supermarket i ten domek, nie, najpierw. Ale potrzebujemy jeszcze drobiazgów i drewna. Ja bym postawił ten aparat mimbrowniczy. Mamy tam 30, ale no tak, skąd my weźmiemy wodę? Najpierw musielibyśmy ten na deszczówkę postawić. No come on, wyśpij się. Ty Katia, tu chodź, bo ty się położysz. Jak on wstanie, bo on już nie zdąży potem się wyspać. Ty, no ile można spać? Liczyłem, że o drugiej wstanie, a już jest 3:40, kurde. Zaraz nie zdąży ulepszyć w ogóle tego. I nie zrobi posiłków. No i lecisz. Prawdę powiedziawszy, można by już do pieca zacząć podkładać.
już jest 12 stopni, żeby nam się nikt nie rozchorował, kurczę. Wow. Przynajmniej warzyw nie stracimy, nawet jeśli nas zaatakują. Katia jest bardzo głodna i Roman. Oni musieliby zjeść sobie po razie. A ty chodź tutaj, podłożysz do kominka chociaż jedną sztabkę, bo więcej chyba nie mamy. No, dwie podłożyliśmy. Jeden drewna nam zostało, wspaniale. To nie, to wiecie, chyba pójdziemy do supermarketu. Tak mi się wydaje. Śpi, czuwa, szuka. Nic nie bierzemy. Nowych miejsc nie ma, nie? W sumie ta rudera to jest, no, kusząca sprawa. Ale tam by trzeba było z piłą pójść, a nie mamy piły. A i z łomem na pewno. Pójdźmy do tego supermarketu, już pozbieramy to, co tam zostało w dużej mierze. Ale nie na pewno wszystko totalnie. Pozbieramy dzisiaj trochę rzeczy na handel, żeby było. Przynajmniej się postaram. Ale to myślę, że będę brał właśnie o te rzeczy. Bo to zajmuje tylko dwa miejsca, a tego jest tutaj od cholery. I jest dosyć cenne. Ale natomiast ja na pewno naboi sobie robić nie będę. Wszystko gdzieś tutaj w jednym miejscu postaram się zabrać, tak żeby nie trzeba było biegać potem nie wiadomo gdzie. A ile mamy minut w ogóle? 50, dobra. I tutaj tak, to zostawimy, to zostawimy. To drewno. Nie, opał nie, to bierzemy, to cukier gdzieś potem najwyżej zostawimy. Ale żeby ulepszyć, ale moglibyśmy go sprzedać. Aczkolwiek wolałbym go ulepszyć, żeby było więcej broni. Na razie weźmy gitarę, ją spróbujemy sprzedać. Potrzebujemy drobiazgów. Aczkolwiek nie mamy już opału w ogóle, więc drewno musimy brać. Na razie weźmy. Za chwilę, jak znajdziemy drobiazgi, to porzucimy drewno. Zostawmy też od razu ten cukier. Żarcie na razie nie bierzemy, dlatego że na razie mamy, jeżeli chodzi o samo jedzenie. Tylko bardziej nam by były potrzebne warzywa. Gdzie co? Tutaj są prowizoryczne lekarstwa i to dużo, znaczy dwa.
Ja je wezmę, pójdę potem do garażu i tam się pohandlujemy z gościem. Bo gościu tam chce bandaże i leki dla ojca. Zawsze. Gdzie ja jeszcze zostawiłem gdzieś tutaj? Bo prawdziwe lekarstwa gdzieś tutaj wiem, że były. W supermarkecie. Albo to w tamtym domku, a nie wiem. Części nie. Zioła, ale tylko jedne, więc ich nie bierzemy jak na razie. Mamy tak, tak, tak. No dobra, te 8 drewna musimy wziąć. Ten jeden nawóz zostawimy. Weźmiemy drobiazgów więcej. Ale w sumie jeden stak bym, kurde, opału wziął. A nie drewna. Żeby podłożyć do kominka, bo bez sensu brać drewno i przerabiać je na opał. Jak na razie. Tak zrobimy. Zaraz poszukam opału, bo gdzieś żeśmy tutaj zostawiali opał. Nie, ten jeden drobiazg out. Dobra, na dół do piwnicy. Tutaj był opał i gdzieś tutaj na górze. Ciekawe, mówię, czy te miśki są coś warte. Któregoś razu będę musiał go wziąć i sprawdzić. Dobra, mamy wszystko. Chyba ta. Nie wiem, no już 56 minut, to słuchajcie, nie będziemy zaczynać kolejnego dnia. Zakończymy sobie na tym, co mamy. I będziemy kontynuować w przyszłym odcinku. Zerkniemy tylko, jak to tam sytuacja wygląda, ale no mówię, mamy teraz broń, więc powinno być na luzie. Za każdy raz z obroną. Dwa amunicji, paskudne rany to poważna sprawa, no. Zaopatrzymy go dopiero jak zdobędziemy bandaże. Także dzięki serdeczne, wielkie za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.